Państwu witam serdecznie na konferencji prasowej Klubu Radnych Lewicy. Na konferencji, która jest związana z rozpoczynającymi się pracami nad przyszłorocznym budżetem. Udział w dzisiejszej konferencji biorą może po kolei przewodniczący Rady Miasta Stanisław Wrzonkowski, radna Wanda Muszalik, przewodnicząca Komisji Edukacji oraz wiceprzewodniczący Rady Miasta, radny Jarosław Chłupało. Dzień dobry. A także moja skromna osoba Piotr Kowal. Szanowni Państwo, tak jak powiedziałem na wstępie, rozpoczynamy pracę nad przyszłorocznym budżetem. Obliguje nas do tego ustawa. Jako kluby radnych do końca września byliśmy zobowiązani, ale również i w prawie do tego, aby zgłosić nasze propozycje do budżetu. Klub Radnych Lewicy dość długo debatował nad tym, jakie to mają być propozycje, które mają przeważać, bo zawsze gdzieś w tym budżecie pewne rzeczy przeważają. W związku z tym, że przed nami naprawdę trudny rok, dlatego że dzisiaj będziemy mówić o wydatkach, ale również należy myśleć o wpływach, a te na pewno będą nie większe, a myślę, że i mniejsze. Wraz z rosnącymi wydatkami, które generują wiele obszarów, jak chociażby edukacja czy coraz droższe inwestycje, musimy myśleć o tym, żeby ten budżet był jak najbardziej właściwy dla miasta i jak najbardziej korzystny. W związku z tym z historii doskonale wiemy, że po każdym kryzysie ekonomicznym, a takim również jest pandemia COVID-19, najlepiej sprawdzały się inwestycje publiczne, ponieważ napędzają one gospodarkę w szerokim tego słowa znaczeniu i nasze propozycje również przeważają w tym względzie inwestycyjnym. Jesteśmy zadowoleni z postępu prac inwestycyjnych w naszym mieście, z realizacji tych inwestycji. W związku z tym dajemy zielone światło jako Klub Radnych Lewicy, żeby te inwestycje kontynuować, ale także żeby rozpoczynać nowe, ponieważ one są potrzebne mieszkańcom i temu miastu. Oczywiście nie tylko inwestycje, ale również i inne kwestie znalazły się w naszych propozycjach. Ale o tym szerzej, o wybranych przykładach powiemy w trakcie naszego spotkania. I może już na samym początku powiem, że jako Lewicy jest nam bliskie miasto innowacyjne, miasto zrównoważonego transportu publicznego. W związku z tym zaproponowaliśmy, aby nie zatrzymywać się w wymianie taboru, abyśmy rozwijali zrównoważony transport i zaproponowaliśmy, aby w ramach programu Beat City 2 kontynuować te wydatki, te zakupy, te inwestycje, które są obecnie czynione. Ponadto na budynkach administracji publicznej, w szerokim tego słowa znaczeniu, bo są to przecież i szkoły, i podmioty, i spółki miejskie, i budynki urzędu, żebyśmy z roku na rok montowali coraz więcej instalacji fotowoltaicznych. Ma to raz, że związek z ochroną środowiska, ale również i z szukaniem oszczędności, do których szukać będziemy musieli, właśnie w związku z tym, że niestety tych pieniędzy nam przybywać nie będzie ze względu na mniejsze wpływy do budżetu. W związku z tym takie propozycje się pojawią, żeby w tym kierunku iść. Na pewno w ciągu roku w tym względzie również będziemy składać propozycje aktualizacji budżetu. Natomiast na ten moment te dwie propozycje są w tym obszarze dominujące. Ponadto, Szanowni Państwo, tutaj warto wspomnieć o zagospodarowaniu terenów inwestycyjnych przy ulicy Lisek, dlatego że widzimy takie konsekwentne działania ze strony urzędu, jeżeli chodzi o rewitalizację obszaru Słodowa. Najpierw park, teraz baseny, ale zaraz obok są tereny inwestycyjne, które można przeznaczyć na budownictwo jednorodzinne. W związku z tym uważamy, że obowiązkowo w tym roku te grunty powinny zostać przygotowane do sprzedaży, ale do sprzedaży właśnie pod budownictwo, po to, aby zachęcić mieszkańców do pozostania we Włocławku, aby nie wyprowadzali się poza teren miasta, ale również po to, aby nowi mieszkańcy przybywali do Włocławka i ma to również związek, jest to bardzo powiązane z budżetem, dlatego że przypominam, że 50% podatku PIT zostaje w budżecie miasta, w związku z tym nam wszystkim powinno zależeć na tym, żebyśmy w tych mieszkańców mieli jak najwięcej. Szanowni Państwo, jeszcze o czym chciałbym powiedzieć. Otóż już od dość długiego czasu Lewica postuluje wdrożenie programu leczenia bezpłodności
in vitro. Mówiliśmy o tym jeszcze w poprzedniej kadencji. Niestety zrealizować się tego nie udało. Natomiast my jako ugrupowanie lewicowe jesteśmy zobligowani, ale również i znani w całej Polsce, że samorządy lewicowe realizują, wspierają tutaj te rodziny, które zmagają, tych mieszkańców, którzy zmagają się z tym problemem we współfinansowaniu tego leczenia, ponieważ jest to faktycznie realna szansa na posiadanie potomstwa. Dlatego Lewica jasno i wyraźnie zapowiada, że będziemy chcieli doprowadzić do tego, że w przyszłorocznym budżecie znajdą się pieniądze zabezpieczone na, wydaje mi się, że szerszy program również na kolejne lata, żeby to leczenie in vitro zapewnić. W Kielcach dla przykładu, mieście no przecież większym, radni Lewicy złożyli wniosek o 1 400 000. Myślę, że gdzieś ta kwota na te kolejne 4 lata również w naszym budżecie mogłaby zostać przeznaczona. Chcę również powiedzieć jasno i wyraźnie, że tutaj nie musimy wyważać otwartych drzwi, dlatego że łódzka Lewica w tym względzie już poczyniła starania takie, że wdrożyli ten program u siebie i są skłonni w ramach obowiązujących przepisów współpracy pomiędzy samorządami udostępnić włocławskiemu samorządowi cały program leczenia, w związku z tym już te koszty opracowania tego programu nam, by mówiąc kolokwialnie, odpadły, już nie musielibyśmy z tego tytułu ponosić wydatków. Dlatego jest program, są możliwości i wydaje mi się, że również i finanse w tym względzie się w przyszłorocznym budżecie znajdą i Lewica wspólnie z koalicjantem doprowadzi do tego, że ten program zostanie wdrożony. Szanowni Państwo, więcej o kolejnych propozycjach, o wybranych propozycjach tego budżetu powiedzą moja koleżanka i moi koledzy z klubu radnych Lewicy. Na początku oddaję głos przewodniczącemu Rady, koledze Stanisławowi Wawrzonkowskiemu. Panie i Panowie, jak co roku samorząd włocławski przystępuje do konstruowania budżetu naszego miasta na przyszły rok, na 2021. Stąd też zgodnie z zapisami ustawowymi i samorządowymi wpływają do prezydenta i jego zastępców wydziałów wnioski o rozpoczęcie czy kontynuację, czy planowanie szeregu potrzebnych inwestycji infrastrukturalnych do dobrego życia naszych mieszkańców. Oczywiście w gronie tym również znajdują się radni poszczególni, samodzielnie, indywidualnie, ale także kluby. Nasz klub, jak zorientujecie się, zgłosił do prezydenta masę, powiedziałbym, propozycji, ponad 50 parę punktów. I oczywiście w tym spisie są większego kalibru, mniejszego, duże sprawy, mniejsze sprawy. I tutaj często używa się takiego sformułowania, takiego wytrychu przebudowa. Oczywiście ta przebudowa to jest oczywiście jakieś hasło, bo w zależności od oceny danego obiektu czy danej propozycji inwestycyjnej będzie zależało, czy jest to gruntowny remont, poważny remont, czy drobny remont polegający tylko na poprawie jakichś chodników czy poszczególnych odcinków nawierzchni drogowych. Z tym, że powiedziałbym, my jesteśmy generalnie za tym, żeby te wszystkie inwestycje, które zostały rozpoczęte, żeby je kontynuować, a także te, które są zapisane w wieloletnim planie, a są rozpoczęte, żeby systematycznie i pilnie je także realizować, żeby tego procesu inwestycyjnego jak na dłużej nie przedłużać. Chciałbym również powiedzieć o kwestii dla mnie przynajmniej, ale także dla naszego klubu bardzo ważnej. Otóż po wielu, wielu latach, powiedziałbym, doczekaliśmy się chyba przed 2 laty uchwalenia planu rewitalizacji starej substancji naszego miasta, tej najstarszej części. W zasadzie tak popatrzymy na nasze miasto, tak pięknie położone, tak powiedziałbym, z tymi ładnymi, pięknymi dzielnicami, to ta część najstarsza jak bardzo wyraźnie
ustępuje, powiedziałbym, tym oczekiwaniom. I dlatego my opowiadamy się, żeby ten program przyjęty przed 2 laty, obliczony na 10 lat i zaplanowane tam wielkość inwestycyjna rzędu 300 czy paru więcej milionów złotych, żeby ten proces konsekwentnie co roku realizować i to na wielu frontach, zarówno przez nasze jednostki administrujące zasobami komunalnymi należącymi do miasta, jak i poprzez wspieranie wszystkich indywidualnych inwestorów, których stać i którzy chcą, żeby im pomóc. Co roku chcemy, żeby tych pieniędzy było na ten cel coraz więcej, ale także wspierać wszystkie w tym rejonie istniejące zabytki o charakterze, powiedziałbym, no, poważnych zabytków. Także chciałbym tutaj poruszyć jeszcze jedną kwestię, która jest dla mieszkańców naszego miasta ważna, a która staje się takim tematem bardzo, bardzo medialnym i wywołuje ona wiele opinii, także kontrowersyjnych. Mam tutaj na myśli o trzeciej przeprawie mostowej. Otóż chcę Państwa poinformować, że prezydent naszego miasta zgłosił tą trzecią przeprawę do programu europejskiego, do programu, który dysponuje marszałek naszego województwa na lata 2021-2027, żeby w tym programie to zadanie widzieć, rozważyć i ewentualnie je realizować. Ale widzę tutaj taki dziwny wyścig w tym temacie, bo słyszałem niedawno, na pewno byliście również świadkami, że jest nawet propozycja, aby w przyszłym projekcie budżetu przeznaczyć już 4 miliony złotych na opracowanie dokumentacji. No proszę Państwa, no opracowanie dokumentacji na przeprawę mostową na takiej rzece, jakim jest Wisła, to nie jest przygotowanie dokumentacji remontu, czy nawet budowy jakiegoś odcinka drogi, czy jakiegoś domu, którą to dokumentację można zrobić i czekać na pieniądze. No tutaj przede wszystkim kwestia jest miejsca tej przeprawy. A przecież jest to takie kluczowe znaczenie, tym bardziej, że jak wszyscy doskonale wiecie, rysuje się, gdyby to miało być wszystko zrealizowane według tych różnych zapowiedzi, szczególnie tych przedwyborczych, to byśmy mieli parę przepraw mostowych. Bo przede wszystkim od wielu, wielu lat, jak Państwo wiecie, zmagamy się z podstawowym tematem, dylematem, tematem zasadniczym, czy przeprawa, czy tama poniżej Wocławka, w Siarzewie, myślę, że w Siarzewie, czy powstanie w najbliższym czasie, czy nie powstanie. No nawet ostatnia informacja mówi się, że do 2028 roku, mimo że już się przedłuża ten termin, że ona ma powstać. Jeżeli tak, to na pewno nie ta budowla nie zakończy się tylko samą tamą i zwiększeniem wody dla celów energetycznych, ale myślę, że również tam będzie zaprojektowana przeprawa mostowa. Znacie Państwo również dylematy dotychczas nierozstrzygnięte co do przebiegu budowy drogi ekspresowej numer 10 z Warszawy przez Bydgoszcz do w kierunku Szczecina, która przecież jest na wielu odcinkach już realizowana. I z jednym z wariantów budowy tej trasy jest również, chyba to wariant trzeci czy czwarty, który przewiduje przejście w granicach jeszcze administracyjnych naszego miasta z prawej strony Wisły na lewo i po odłączenie się na odcinku do Torunia z fragmentem autostrady. To skoro tak, to byłaby to przecież, musiałaby być to przeprawa drogowa przez Wisłę. Również epatulują się nas cały czas budową wciąż tego centralnego portu komunikacyjnego. I z okazji tego portu proponuje się takie, powiedziałbym, rozwiązania, czy budowę tych szprych kolejowych, które mają przybliżyć szybki dojazd wszystkich mieszkańców z kraju do tego centralnego portu. Ten przebieg tej szprychy, nie wiem, ona się nazywa numer 1 czy 7, jeśli chodzi o nasz tutaj przebieg, który ma łączyć centralny port komunikacyjny Włocławka i potem odbicie w kierunku Grudziądza. Myśmy nawet jako Rada Miasta wyrazili takie stanowisko swoje, uważaliśmy, że
przebieg tej szprychy powinien być po lewej stronie, od Płocka do nas po lewej stronie Wisły i dopiero od nas miałby odbić na prawą stronę Wisły w kierunku północnym miasta Grudziądz. Jeżeli tak, no to byłaby kolejna jakaś tam propozycja. Więc wydaje mi się, że tak, trzecia, powiedziałbym, przeprawa mostowa dla Włocławka, tak, ale poczekajmy, aż te wszystkie zapowiedzi rządowe, bo przecież to mamy do czynienia z przeprawą na największej rzece w Polsce, że aż się ziszczą w postaci, powiedziałbym, jakiegoś rozwiązania, bo nie sądzę, żeby były trzy czy cztery przeprawy. Dlatego uważam, że trzeba się starać o to, żeby to się znalazło, powiedziałbym, w programie wydawania europejskich środków, ale powiedziałbym, ewentualnie rozpoczęcie, projektowanie czy podejście do tematu już takie pragmatyczne, konkretne, praktyczne powinno nastąpić, kiedy zostaną rozstrzygnięte te sprawy, o których Państwu mówiłem. Są też w centrum, bo jestem akurat mieszkanką Śródmieścia, w centrum ubiegaliśmy się o i ubiegamy się dalej o plac przy teatrze, o tak zwany ciąg zielony, który jest modernizowany przejściem od ulicy Zduńskiej aż do Parku Łokietka. Myślę, że to będzie w najbliższym czasie również podjęta realizacja. No tak już powiedział Pan Przewodniczący, a myślę, że kolega mój radny Jarosław Chupało powie więcej o rewitalizacji. Jest to też takie nasze oczko w głowie, bo jak wiemy, wszyscy przyjeżdżający do miasta naszego Włocławka, poza mieszkańcami, no idą niestety główną ulicą w tej chwili w stronę Placu Wolności i by trzeba było ten ciąg komunikacyjny bardzo poprawić. Chcemy, żeby też poprawić i zagospodarować plac przy Jagmecie, bo tam jest no, niezbyt ładny widok po wyjściu ze stacji, z dworca kolejowego, który też powinien już być wyremontowany, ale cały ciąg ulicy 3 Maja i Placu Wolności, żeby poprawić ruch na ulicy i przebudowę również Placu Wolności. W tej chwili jest rozpoczęte kopanie tak zwanej ulicy Kielińskiego. Widzimy, jak to wygląda, że no niestety mamy kłopoty z przejazdem przez centrum naszego Włocławka. Ta ulica ma również być kompleksowo wyremontowana. Zwracam uwagę również na to, że w tej naszej dyskusji wewnątrz klubowej, o której mówił przewodniczący Piotr Kowal, zwróciliśmy uwagę na zrównoważenie tych inwestycji w poszczególnych dzielnicach. Celem każdego z nas, reprezentujących różne okręgi wyborcze, było to, żeby ten rozwój Włocławka był zrównoważony i żeby w każdym miejscu naszego miasta te inwestycje miały swój wymiar i podnosiły jakość i standard życia mieszkańców. Czyli ten cel inwestycyjny, z którego jesteśmy bardzo zadowoleni, to jest bardzo ważna rzecz. I dokładając te propozycje, mamy na uwadze również to, że mowa jest w naszym samorządzie o oszczędnościach, tak? Bo pandemia ma swój wymiar. Jak tu powiedzieli moi przedmówcy, nie zawsze z budżetu państwa dostajemy odpowiednią ilość pieniędzy, żeby realizować nasze zadania, zarówno własne, jak i te, które są powiązane z zadaniami ogólnokrajowymi. Dlatego zwróćcie też uwagę, że wiele tutaj inwestycji, które zaplanowaliśmy i zgłaszamy je do budżetu, ma swoje źródła finansowania w środkach zewnętrznych. To nie jest taki hura optymizm. My jesteśmy realistami jako klub radnych SLD i również analizowaliśmy te kwestie, z czego te inwestycje i kto za nie zapłaci. 60% tego, co tutaj jest w tych 59 punktach, to są inwestycje realizowane ze środków zewnętrznych, różnych środków, tak? Również te w oświacie. No i teraz wracam do rewitalizacji, ponieważ jak powiedział tu Pan Przewodniczący Rady i Pan Przewodniczący Klubu i Pani Wanda Muszalik, rewitalizacja jest tym działaniem chyba najważniejszym dla wszystkich Włocławian i chcę Państwu powiedzieć, że rewitalizacja to nie tylko elewacje, to nie tylko podniesienie standardu budynków znajdujących się i przebudowa i równe inwestycje architektoniczne. Rewitalizacja ma swój wymiar społeczny. Przecież obserwujecie jako dziennikarze uczestniczący w codziennym życiu, że w ramach działań rewitalizacyjnych szkolimy, rozwijamy, podnosimy kompetencje mieszkańców tej dzielnicy. Placówki oświatowe funkcjonujące w obszarze rewitalizacji zgodnie z założeniem gminnego programu rewitalizacji są dofinansowywane i powstają tam nowe możliwości rozwoju
dla dzieci mieszkających w tej dzielnicy. I ten 10-letni plan rewitalizacji myślę, że będzie dalej kontynuowany, że to nie tylko 10 lat. Stąd nasze starania o to, aby środki przeznaczone na rewitalizację w roku 2021 zostały zwiększone. Jest to jednocześnie pobudzenie również współpracy z prywatnymi przedsiębiorcami i właścicielami, bo przypominam, że do każdego programu rewitalizacyjnego, tego związanego z remontem infrastruktur, każdy z właścicieli dokłada własne środki. Ale po raz pierwszy w historii na podstawie ustawy rewitalizacyjnej my możemy dołożyć pieniądze do remontu prywatnego zasobu mieszkaniowego. I prywatni właściciele z pieniędzy miasta otrzymują te pieniądze, ale jednocześnie wkładają też swoje własne środki, podnosząc standard życia mieszkańców. Dla nas, jako dla partii lewicowej, bardzo ważny jest ten aspekt społeczny, żeby każdy budżet, który realizujemy corocznie, podnosił jakość życia w Ocławku i stwarzał nowe perspektywy. Piotr powiedział o terenach inwestycyjnych. My cały czas myślimy o tym, że powinniśmy budować taki przekaz i takie zadania realizować w mieście, które pozwolą, aby młodzi ludzie również chcieli zostać w naszym mieście, żeby mieli ku temu warunki, żeby mogli się tu rozwijać i żyć w dobrym standardzie.